Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj poranna pielęgnacja mojej twarzy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Oczywiście będę Wam po kolei omawiać, co robię, jakich produktów używam, co się u mnie po prostu rano najlepiej sprawdza. Także zaczynamy. Oczywiście poranek zaczynam od oczyszczania. Zmywam wszystko to, co nagromadziłam na mojej buźce wieczorem i w nocy. Mam na myśli wieczorną pielęgnację. Tutaj wiadomo, wjechały różne inne produkty, także teraz trzeba tą twarz oczyścić, przygotować na nowy dzień, na nowy makijaż. I moi drodzy, do tego celu zawsze używam w miarę delikatnego produktu. Nie szoruję, nie zdzieram rano twarzy, absolutnie. I obecnie stosuję oczyszczającą piankę do mycia twarzy do każdego rodzaju cery marki Face Boom. Znana też dobrze z peelingów kawowych Body Boom. Także powiem Wam szczerze, bardzo to jest delikatny produkt i prześwietnie się u mnie sprawdza. Ja może tutaj przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, ja jestem posiadaczką cery mieszanej, dlatego tą pielęgnację dobieram tak, aby przede wszystkim regularnie złuszczać martwy naskórek. Zaglądam tutaj, bo mam lusterko przed sobą, ale też skupiam się, moi drodzy, mocno na nawilżeniu mojej cery. I ja widzę, że gdy nie używam właśnie kremów matujących, toników jakichś też matujących, tylko normalnych, po prostu normalnych, to wtedy ta moja buzia naprawdę wygląda znacznie lepiej i od lat po prostu to stosuję. Czyli absolutnie u mnie żadne kremy, żadne jakieś tam cuda matujące. Nie, nie, nie. Także dlatego właśnie taka pianka, mówię, delikatna, nie przesusza, absolutnie. Także bardzo fajna sprawa. I moi drodzy, do tego celu używam mojego gadżetu, który dzisiaj Wam przybliżę. To jest szczoteczka soniczna marki Skin Lovers. Zacznę może od tego, że przychodzi ona do nas w tak maleńkim opakowaniu. Mamy tutaj dołączony kabel do ładowania, no i małą instrukcję, ale powiem Wam szczerze, że nie jest ona aż tak konieczna. Zaraz Wam to wszystko omówię, ponieważ urządzenie jest szalenie intuicyjne. Jeśli chodzi o jego bezpieczeństwo, tak, czy jest wykonany z bezpiecznych materiałów, czy nam nie zaszkodzi, absolutnie nie. Materiały są najwyższej jakości. Mamy tutaj naprawdę mocną dbałość o jakość produktu i o jego wykonanie, także nie ma się co obawiać. I już kilka zalet na wstępie Wam wymieniłam, czyli silikon bezpieczny, ale też bardzo miły w dotyku. Szczoteczka, tak jak wspomniałam, jest bardzo łatwa w użyciu. Mamy tutaj dwa tryby pulsacji i może Wam szybciutko włączę, to sobie posłuchacie. Uwaga, pierwszy tryb. I drugi. Ona jest bardzo cicha, dlatego postanowiłam przez chwilę milczeć, żebyście mogli to wysłyszeć. I tutaj, moi drodzy, regulujemy sobie intensywność. One mogą być intensywniejsze albo słabsze, te pulsacje nasze. Słyszycie te różnice? I to tyle, moi drodzy, także cała mecyja, jeśli chodzi o używanie tego produktu, więc tak jak mówię, instrukcja nie jest nam za bardzo potrzebna. I dla kogo jest ten produkt? Dla posiadaczek każdej cery. I to jest, słuchajcie, kluczowe, bo naprawdę nie musicie się przejmować, że macie naczynka, czy że macie trądzik, bo naprawdę dla posiadaczki każdej cery, każdego typu cery, ta szczoteczka się sprawdzi. Urządzenie jest oczywiście w 100% wodoodporne i, moi drodzy, takie mądre sformułowanie. Mamy tutaj 8000 transdermalnych pulsacji na minutę, dzięki czemu mamy pewność, że szczoteczka naprawdę dogłębnie oczyści nam naszą buzię. I teraz słuchajcie szybciutko o efektach jej używania. Usuwa zanieczyszczenia, usuwa nadmiar sebum, pozostałości po makijażu, ma działanie anti-aging, czyli pomalutku, pomalutku, po cichutku, w miarę użytkowania odmładza nam naszą buzię i przy tym ją ujędrnia. Szczoteczka redukuje nam zmarszczki mimiczne, przyczynia się do tego, że mogą one stać się mniej widoczne, przygotowuje przepięknie naszą twarz na kolejne etapy właśnie naszej pielęgnacji, makijażu, poprawia mikrokrążenie i relaksuje, bo te pulsacje to jest taki przyjemny masaż, umówmy się. Ale może dosyć gadania, ja poprawiłam moją opaskę, bo im bardziej do Was mówiłam, tym bardziej ona do góry mi szła. Także słuchajcie, ja sobie zwilżę tę szczoteczkę wodą, na moją buzię nałożę
dwie paczki pianki oczyszczającej. Voilà. I przystępuję do oczyszczania. Ja najbardziej lubię ten pierwszy tryb pulsacji, czyli ten taki ciągły. Chyba Wam też nie wspomniałam, że intensywność mamy aż w 7 stopniach do wyboru. Ja powiedzmy jestem tak po środku. I kiedy widzę, że produktu już praktycznie nie ma na mojej buzi, to zakończam, powolutku po prostu zakończam ten proces. Wyłączam szczoteczkę. Całość, moi drodzy, spłukuję teraz wodą. Szczoteczkę również spłukuję pod bieżącą wodą i mamy ją czystą, gotową do kolejnego użycia. I teraz słuchajcie, ważna rzecz. Odsączamy sobie wodę z naszej buzi, absolutnie nie trąc jej, nie robiąc, wiecie, czegoś takiego, oj nie, nie. I staramy się, aby nasz ręczniczek, ja bynajmniej się staram, słuchajcie, żeby ręczniczek był zawsze czysty, świeży, a nie jakiś taki, wiecie, kilkudniowy, absolutnie. Ja mam mnóstwo takich ręczniczków z IKEA, więc regularnie naprawdę je piorę, słuchajcie, i mam codziennie świeży. Dobrze, pierwszy etap za nami. I po oczyszczeniu kolejny krok mojej pielęgnacji to tonik. I tutaj tym razem mam matująco-normalizujący, czyli to, co powiedziałam na początku, że nie używam takich mocno matujących produktów, ale powiem Wam szczerze, że ten właśnie nie jest mocno matujący, dlatego go bardzo lubię. Jest to marka Eveline i strasznie fajnie się sprawdza. On nie katuje naszej buzi, jeśli chodzi właśnie o matowienie, o takie wręcz wysuszenie jej, także to mogę Wam śmiało polecić. On ma za zadanie zwężyć pory, likwidować niedoskonałości i normalizuje wydzielanie sebum. Jest przeznaczony do skóry młodej z niedoskonałościami, ale tak jak mówię, no u mnie sprawdza się fenomenalnie, nie działa tak jak po prostu takie typowe, matujące toniki. I jeśli chodzi o nakładanie toniku, są dwie szkoły. Można wylać sobie na dłonie i wklepać go w twarz. Ja preferuję jednak standardowo wacik i delikatne przemycie tym tonikiem twarzy. No i zobaczcie, możecie to nawet zauważyć w kamerze. Ta skóra pięknie błyszczy, naprawdę nie dostała takiej potężnej dawki przesuszenia po tym toniku, bo on nie zawiera w swoim składzie, tak mi się wydaje, ale alkoholu. Jednak w przypadku tego typu produktów, czyli właśnie matujących, docertrądzikowych, ten alkohol góruje w składzie, co nie jest moim zdaniem słuszne, ale to wiecie, są oczywiście różne szkoły i różne teorie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to mgiełka. Rano potrzebuję, ja przynajmniej, mocnego pobudzenia. Możemy sobie użyć tutaj na tym etapie wody termalnej na przykład, albo właśnie takiej fajnej mgiełki, która jeszcze nam dodatkowo coś z buźką zrobi. Zobaczcie, mgiełka, która ma w sobie, proszę bardzo, ekologiczną wodę z owoców pomarańczy i komórki macierzyste. Także brzmi to fantastycznie. W letnich miesiącach tego typu mgiełek używam również wieczorem, a jeżeli mamy chłodne dni, to tylko i wyłącznie rano. Także działamy. Nie żałuję sobie, absolutnie. Zużycie mam już naprawdę spore, słuchajcie, tyle tylko tego produktu mi zostało, ale w kolejce czeka już propozycja od innej marki, więc taka mgiełka u mnie zawsze jest. I teraz słuchajcie, czekam, aż to wszystko mi się pięknie tutaj wchłonie, i przejdę już praktycznie do ostatnich etapów. I teraz, moi drodzy, albo na tym etapie, albo przy makijażu nakładam na usta produkt nawilżający. Tutaj mam, słuchajcie, jajeczko marki EOS. Miałam akurat wersję chyba wiśniową. Także usta również ważna kwestia, nie zapominajcie o nich. Jeżeli macie z nimi problemy, zróbcie sobie peeling. U mnie najbardziej sprawdza się
miód z dodatkiem cukru i odrobinę soku z cytryny. Naprawdę to jest fenomenalne. To jest naprawdę najlepszy peeling i możemy go raz, dwa w domku przygotować. Ja, jak widzicie, problemów z ustami nie mam, dlatego nie kombinuję. I kochani, kończymy zaraz. Ostatnim moim krokiem porannym jest nałożenie kremu. Ten krem sprawdza się u mnie fenomenalnie. Widzicie go u mnie bardzo często i bardzo długo, bo sięgam po niego regularnie w ostatnim czasie. I to jest, słuchajcie, zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący o lekkiej konsystencji, seria Algolight marki Sensu Mare. I naprawdę, naprawdę jest to produkt genialny, lekki, idealny pod makijaż. I może Was to zdziwi, że ja nie używam na tym etapie, czyli rano, kremu pod oczy. Nie uważam, żeby to było mi potrzebne, ponieważ ten krem rozprowadzam, tak wiecie, wokół oczu i tyle. Także krem pod oczy u mnie tylko wieczorem. Tak mi się, słuchajcie, najlepiej sprawdza. Tak naprawdę ta cała pielęgnacja jest dość krótka, tylko ja dzisiaj do Was mówię i wiecie, odrywam się momentami od tego, co powinnam zrobić, dlatego mamy to rozłożone w czasie, aczkolwiek wierzcie mi, że nie jest to aż tak pracochłonne, a buzia jest zdecydowanie szczęśliwsza po takiej właśnie dawce fajnych produktów i po takim dogłębnym oczyszczeniu porannym. Także dobrze, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przypadł Wam on do gustu. Koniecznie podzielcie się ze mną, czy używałyście i czy używacie tego typu pomocników do pielęgnacji swojej buźki. Ja uważam, że jeżeli są gadżety, które naprawdę mogą nam usprawnić pracę z naszą twarzą, które mogą pomóc wyglądać jej lepiej, to nie ma co się nawet zastanawiać. I słuchajcie, zapomniałabym wspomnieć, na ten produkt, czyli na szczoteczkę soniczną marki Skin Lovers, mam dla Was kod rabatowy. Wszystkie informacje Wam tu albo tu wyjadą za chwileczkę. I oczywiście, jak zawsze, wszystkie informacje zamieszczam Wam pod filmem. Dobrze, moi drodzy, ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.